Hej, Sławomir Koper, historyk, autor książek historycznych, specjalista od spraw, których nie znajdziecie w podręcznikach. Dzisiaj opowiem o największym celebrycie II Rzeczpospolitej, generale Bolesławie Wieniawie Długoszowskim. Często dostaję pytania, czym różnią się celebryci okresu międzywojennego od tych nam współczesnych. Zawsze odpowiadam, jaka epoka, tacy celebryci. Weźmy takiego Wieniawę, generał, kawalerzysta, a jednocześnie przyjaciel skamandrytów, poeta, tłumacz. Barwna postać życia towarzyskiego Warszawy, a także adiutant marszałka Piłsudskiego. I to wszystko w jednej osobie. Wieniawa był tak popularny w przedwojennej Warszawie, że opowiadano historię, jak to kiedyś dwie panie z prowincji szły koło Belwederu i spotkały właśnie Długoszowskiego z Piłsudskim. Jedna pyta się drugiej, słuchaj, kto to jest ten starszy pan, który idzie z Wieniawą? Nie było praktycznie programu kabaretowego, gdzie nie pojawiała się by postać Wieniawy. Nie było pisma satyrycznego, gdzie nie pojawiał się jakiś rysunek. Gdy pytano Wieniawę, czy nie ma nic przeciwko temu, odpowiadał krótko. Niech piszą i przedstawiają co chcą, ale pod jednym warunkiem. Niech będzie śmiesznie. Ten człowiek miał dużo dystansu do siebie. Wieniawa słynął z upodobania do 3K. Koni, koniaku i kobiet. Jeśli chodzi o pierwsze upodobanie, to rzecz naturalna. Ostatecznie był kawalerzystą. Natomiast koniaku nadużywał. Bardzo go lubił. Zresztą bywał stałym bywalcem nocnych knajp w Warszawie. Z reguły wieczór kończył w jakiejś mordowni, u Joska na Gnojnej lub jakimś innym tego rodzaju lokalu, a wracał zawsze do domu z dużym animuszem, to znaczy trzema dorożkami. W jednej jechał on, w drugiej jego szabla, a w trzeciej rękawiczki. Długoszowski potrafił utrzymać cztery kieliszki z alkoholem między palcami jednej dłoni i opróżnić każdy z nich, nie uraniając ani kropli. Gorzej, że liczba chętnych do napicia się z Wieniawą była tak duża, że to faktycznie groziło alkoholizmem. Przecież to nobilitowało. Piłem z Wieniawą. Nawet Tuwim potrafił wyprowadzić Wieniawy do jakiegoś lokalu, po to, żeby widziano go, że właśnie pije z Wieniawą. Podobnie było z trzecim K, czyli z kobietami. Romans z Wieniawą nobilitował. Wprawdzie generał nie był niezdobytą twierdzą. Często ulegał swoim wielbicielkom, ale przede wszystkim był ofiarą. To znaczy, panie z Towarzystwa Warszawskiego bardzo chciały mieć romans z Wieniawą. Inna sprawa, że gdy kiedyś jeden z jego przyjaciół, Antoni Słonimski, usłyszał od swojego kolegi, że jego ukochana zdradziła go z Wieniawą, to tylko wzruszył ramionami. Stwierdził, przecież Wieniawa to siła wyższa, więc nie ma się co przejmować. Wieniawa miał też poczucie własnej wartości. Opowiadano historię, jak to kiedyś umówił się z pewną panią, że przyjedzie do niej ze swoją suczką, żeby skorzystać z usług jej pupila tej samej rasy. Ubrał się elegancko, założył galowy mundur ze wszystkimi orderami, na to narzucił pelerynę i pojechał do tej pani, którą znał tylko z telefonu. Otworzyła mu bardzo urodziwa kobieta, bardzo elegancka i zażądała 200 zł za usługi swojego pupila. Kiedy Wieniawa trochę zaskoczony zapytał się, dlaczego tak drogo, ta zaczęła wyjaśniać. Mój piesek jest wspaniałym męskim okazem, wielokrotnym medalistą, naprawdę wspaniałym okazem swojego gatunku. W tym momencie Wieniawa w milczeniu zdjął pelerynę, wyprostował się, wskazał na rząd medali i stwierdził. Ja od pani nie wziąłbym ani grosza. Takich ludzi z takim poczuciem humoru już nie ma. Jeżeli się podobało, to lajkujcie i subskrybujcie. Pamiętajcie, nowy odcinek vloga zawsze w sobotę. Hej!